Makaron. Makaron. Co jeszcze mamy na liście? Chrupki. Nie, chrupek nie ma na liście. Mamy mnóstwo chrupek w domu, Pepo. Co następne? Zapomniałam wszystko. A ty pamiętasz, George? Dinozaur. Dinozaur? George! Głoptasie, w supermarkecie nie ma dinozaurów. Nie, George. Następną rzeczą na liście jest cebula. Cebule! Już pamiętam. Są tutaj. Dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cebule! Bardzo dobrze. To już prawie wszystko z listy. Jeszcze jedna, ostatnia rzecz. Roślinki? Są na liście? O nie, George. Ostatnią rzeczą na liście są owoce. A. Nieważne, George. Możesz wybrać owoce. Gdzie są owoce? Są tam! Tu są jabłka, pomarańcze, banany i duże arbuzy. Jakie owoce bierzemy, George? Jabłka? Pomarańcze? Banany? Arbuz! To jest kasa, gdzie płaci się za zakupy. Pomidory, makaron, cebulę, arbuz, ciasto czekoladowe. Ciasto czekoladowe? Ciasto czekoladowe? Czy było na liście? Pepo, to ty włożyłaś ciasto czekoladowe do wózka? Nie, mamo. George, to ty włożyłeś ciasto czekoladowe do wózka? Nie. Ja też tego nie zrobiłam. No to kto? To trudniejsze niż myślałem. Mama Suzy owcy ma taką kamerę filmową. Widziałam, że włącza się ją o tak. O, dobrze, Pepo. Dziękuję, że wybraliście ten właśnie model kamery. Jestem gotowa do zrobienia pierwszego filmu. Można jakoś wyłączyć ten dźwięk? Nie jestem pewien. Dziękuję, że nabyliście ten właśnie model kamery. W kamerze Suzy trzeba nacisnąć to tutaj, żeby dźwięk się wyłączył. Dziękuję, że nabyliście... Teraz już nie będzie mówiła. Świetnie, Pepo. Co najpierw sfilmować? Mnie! Dobrze, Pepo. Cześć, jestem świnka Pepa. Chodźcie tu wszyscy. Cześć, jestem świnka Pepa. Jeszcze, jeszcze. Dobrze. Cześć, jestem świnka Pepa. Cześć, jestem świnka Pepa. Może powinniśmy sfilmować coś innego. Już wiem. Tata świnka musi wyjść z pokoju, a my coś sfilmujemy. Wychodź! Tata świnka musi poczekać w kuchni, podczas kiedy mama, Pepa i George nakręcą sekretny film. Bez podglądania, tatusiu. Teraz każdy coś sfilmuje. George, chcesz być pierwszy? Hej, jesteście gotowi? Mogę już wejść i zobaczyć film? Skończone. Możesz wchodzić. George i Pepa nakręcili film. Najpierw zobaczymy film George'a. Najpierw podskocz 3 razy na jednej nodze. Teraz machaj rękami w górę i w dół i wystaw język. A teraz zamknij oczy i obróć się w koło 3 razy.
Nowa kuracja Pepy nie przyniosła efektów. George nadal czka. Już wiem. Żeby wyleczyć świnkę z czkawki, trzeba ją przestraszyć. George, teraz cię przestraszę, ale pamiętaj, że to tylko zabawa, która ma cię wyleczyć z czkawki. Pamiętaj, ja tylko udaję straszną. Pepo, nie wolno ci straszyć George'a. On jest za mały. Przepraszam. Próbowałam wyleczyć George'a z czkawki. Czkawka George'a zniknęła. Idzie tata świnka z dwoma kubeczkami soku. George, jeśli będziesz pił tak szybko, znowu dostaniesz czkawki. Nie jestem taka mała jak George. Mogę pić sok tak szybko, jak chcę. Nie. George, jestem detektywem i pomogę ci znaleźć pana dinozaura. Myślę, że detektyw powinien zadawać George'owi pytania. George, gdzie jest pan dinozaur? George nie wie, gdzie jest pan dinozaur. Detektyw próbowałby zgadnąć, gdzie może być pan dinozaur. Już wiem! Wiem, gdzie on jest! George zawsze ma pana dinozaura w czasie kąpieli. Na pewno zostawił go w wannie. Pan dinozaur nie schował się w wannie. O. Już wiem! Wiem, gdzie jest pan dinozaur! George ma go ze sobą, gdy się kładzie spać. On musi być w jego łóżku. Tak, na pewno tam jest. Pana dinozaura nie było w łóżku George'a. O! Może poszukamy w ogrodzie. Tak, w ogrodzie. Właśnie tam chciałam iść. Gdzie jesteś, panie dinozaurze? Odnalezienie pana dinozaura okazało się bardzo trudne. O. Pan dinozaur nie mógł się zapaść pod ziemię. George, czy lubisz podrzucać pana dinozaura? Może tym razem pan dinozaur poleciał za wysoko. Tu jest! O tam! Pierwszego zobaczyłam! Wspaniale, Peppo. Jesteś naprawdę dobrym detektywem. Dinosaur. George jest bardzo szczęśliwy, bo odzyskał pana dinozaura. Hej! To nie jest dobry pomysł bawić się dinozaurem tak blisko drzew. Dinosaur. Mama świnka pracuje przy komputerze. Tata świnka robi zupę na obiad. Tato, możemy pójść do mamy i zobaczyć, jak pracuje? Tak, pod warunkiem, że nie będziecie przeszkadzać. Ma dzisiaj dużo ważnej pracy. Dzięki, tato. Mama świnka ma bardzo ważną pracę do zrobienia. Mamusiu, czy możemy z George'em usiąść koło ciebie i popatrzeć, jak pracujesz? Tak, jeżeli oboje będziecie cichutko. Peppa i George uwielbiają patrzeć, jak mama pracuje przy komputerze. Mamo, będziemy mogli pograć w grę komputerową Wesoły Pan Kurczak? Będziecie mogli pograć trochę później. Teraz pracuję. Mamo, możemy ci pomóc w pracy?
Nie, Pepo. Nie możesz dotykać komputera. George, tobie też nie pozwalam bawić się komputerem. Tak, George. Tobie też nie wolno. Pepo, dość! Przepraszam. Pokazywałam tylko George'owi, czego mu nie wolno. Ojej, nie można tak postępować z komputerem. Tato Świnko! Tato Świnko! Co się dzieje, mamo Świnko? Tato Świnko, czy naprawisz komputer? Dokończę gotowanie, a ty zajmij się komputerem. Dobrze, mamo Świnko, ale wiedz, że ja to nie za bardzo potrafię. Dziękuję, tato Świnko. Tata Świnka zajmie się naprawą komputera. Chłoptas George. Też tak potrafię. Peppa chciała zrobić to, co George, ale okazała się na to za dużo. Złapałam piłkę, Pepo. Teraz twoja kolej być świnką. George, łap. Mam ją. George, ty jesteś świnką. George, łap. Łap piłkę, George. Łap, George. George, łap. Weź piłkę, George. Ojej, Pepo, nie powinnaś tak traktować George'a. Wybacz, George. O co tyle krzyku? Tato, George jest jeszcze za mały, żeby grać w świnkę w środku. O, jestem pewien, że da radę. Nie potrafi. Tato, patrz. Łap, George. Hurra! Hurra! Oszukujesz! Ależ nie. Właśnie pomogłem George'owi w grze. Mamo, czy ty też mi pomożesz? Ależ oczywiście, Pepo. Do mnie, George! Łap, George! Pepa uwielbiała pani piłki. George uwielbiała pani piłki. Wszyscy uwielbiają łapanie piłki. Dziękuję wszystkim. Proszę bardzo. Nie wiedziałem, że miś jest dziewczynką. Tatusiu, pewnie, że miś jest dziewczynką. Bardzo mi się podoba nowa sukienka. Dziękuję wszystkim. Nie ma za co, misiu. Nie pobrudź jej. Wiesz, co teraz będzie, Pepo? Tak. Moi przyjaciele przyjdą na przyjęcie urodzinowe, a tata będzie czarodziejem. Nikt nie będzie wiedział, że czarodziejem jest twój tata. Przedstawisz mnie jako zadziwiającego sztukmistrza. Zadziwiający sztukmistrz? Tak, zadziwiający sztukmistrz. Tata ćwiczył magiczne sztuczki przez cały tydzień. Idą goście! Przyszli przyjaciele Pepa. Kenny Hot, Suzy Owca, Dany Pies, Rebeka Królik i Pedro Kucyk. Witajcie wszyscy! Wszystkiego najlepszego, Pepo! Chodźcie, dzieci, przyjęcie się zaczęło. Tata Świnka da przedstawienie magii. Pepo? Pamiętasz, co masz powiedzieć? Panie i panowie, przedstawiam zadziwiającego sztukmistrza. Dobrze, tato. Panie i panowie, a magiczny tatuś. Oto pierwsza sztuczka. Abrakadabra! To Teddy!
drugiej sztuczki potrzebuję jednego ochotnika. Zapraszam tu pannę, która pierwsza podniosła rękę. Powiedz widowni, jak masz na imię. Suzy Owca. Dobrze, Suzy. Tu są trzy piłki. Czerwona, niebieska i żółta. Dobrze. Musisz szybko wybrać jedną z nich, kiedy się odwrócę. Dobrze. Spróbuj tak, Danny. Jestem dużym, złym wilkiem. Zaraz cię zjem. Widzisz? Tak, to było naprawdę przerażające. Pedro Kucyk zagra leśniczego. Uratuje Pepę od dużego, złego wilka. Jestem leśniczym i... Pedro jest trochę nieśmiały. Nej. Będę cię ścigał, duży, zły wilku. Uciekaj stąd, zły wilku. Bardzo dobrze, Pedro. Rebeka Królik zagra babcię. To co ja mówię, mamo? Zobaczmy. Na początku sztuki zostajesz zamknięta w szafie przez złego wilka. A potem na samym końcu sztuki, jak leśniczy cię ratuje, mówisz... Dziękuję. Dziękuję. Bardzo dobrze, Rebeko. Wszyscy przyszli na przedstawienie szkolne. Panie i panowie, witam na przedstawieniu mały czerwony kapturek. Teraz powitamy aktorów. Proszę, proszę, nie rozpraszajmy aktorów, żadnych fotografii. A teraz zaczynamy przedstawienie. Babcia jest w domu. Ktoś przyszedł z wizytą? Jestem dużym, złym wilkiem. Dobra robota, Danny. Ojej, Danny zapomniał, co ma dalej mówić. Babciu, musisz iść do szafy. Idź do szafy. Pepo! Dziękuję, tato. Teraz tata świnka puszcza latawiec. Wyżej, wyżej! Tata świnka świetnie sobie radzi. Wow! Tak, jestem ekspertem od latawców. Uważaj na drzewa, latawiec może się zaplątać w gałęzie. Spokojnie, poradzę sobie. No tak, tata świnka zaczepił latawcem o drzewo. Ojej, och. O! Nie płacz, George, tata zdejmie latawiec. O, hurra! No tak. Ostrożnie, wpadniecie w błoto. Pepa i George nie boją się błota. Możemy wskoczyć w kałużę? Proszę? Nie, nie chcę, żebyście się pobrudzili. O. Uwaga, dzieci. Ostrożnie, tato świnko. Och, spokojnie, wiem, co robię. Bądź ostrożny. Jeszcze kawałek, tato. Tato świnko, ta gałąź nie wytrzyma twojego ciężaru. Ach, nonsens. Nie jestem taki ciężki. Oj, a. Hurra! Tata świnka uratował latawiec. Oj! No, no. Jest piękny, słoneczny dzień. Pepa i jej rodzina wybierają się na piknik. Tata świnka pakuje potrzebne produkty. Tak, mamy wszystko. Koc, chleb, ser, pomidory i lemoniada.
Czy niczego nie zapomnieliśmy? Truskawkowe ciasto mamy! Dobrze, córeczko. Tylko sprawdzałem. Ciasto owocowe mamy też przyniosłem. Czy wszyscy gotowi? Jasne! To w drogę! Popatrzcie, to idealne miejsce na piknik. Jej, czuję się cudownie. Czy nie powinniśmy poćwiczyć? Najpierw coś zjem, a potem się zdrzemnę. Nie mam ochoty na gimnastykę. Myślę, że tata powinien poćwiczyć. Ma za duży brzuszek. Nie, masz racji, Peppo. Ale pogimnastykuję się chętnie, bo bardzo to lubię. Zjemy coś. Dobry pomysł, mamo świnko. Jestem głodny. Przepyszne. Ach, jestem zmęczony. Przecież chciałeś pobiegać, tato świnko. Później. O, tu jest staw i kaczki. Mamo, możemy je nakarmić? Tak, proszę, to reszta chleba. Peppa i George lubią karmić kaczki. Mamo, one wciąż są głodne. Nie mamy więcej chleba. To był ostatni kawałek. Wybacz, pani kaczko, nie mamy więcej chleba. Tygrysy wylizują się, żeby być czyste. A kiedy tygrysy są szczęśliwe, to mruczą. Witajcie, dzieci. Ojej, same tygrysy. A ja ich uczę, jak być prawdziwym tygrysem. Co teraz chcą robić małe tygrysy? Dinosal! Racja. Teraz znajdziemy balon dinozaura. Wszyscy dostaną balony. Hurra! Witamy, panno Gazelo. Prosimy balony dla wszystkich. Oczywiście, mam bardzo różne wzory balonów. Ja poproszę balon słonia. Proszę bardzo, Peppo. Czy mogę dostać kangura? Poproszę lwa. A ja małpę. Poproszę papugę. Ohoho, proszę, wszystkie są. A teraz najważniejszy balon. Potrzebujemy jeszcze dinozaura dla George'a. Ojej, niestety nie mam ani jednego balona z dinozaurem. Spokojnie, George. Mam pewien pomysł. Mogę prosić te dwa długie balony? Patrzcie tylko. Co tata świnka robi z balonami? Proszę, kto zgadnie, co to jest? Czy to jest kangur? Nie, to jest... Dinosal! Zgadza się, to dinozaur. Tata świnka zrobił balon dinozaura. Dinosal! A teraz do zamku! Peppa uwielbia skakać po zamku trampoliny. Wszyscy świetnie się bawią. To jest najfajniejszy szkolny festyn. Dzisiaj są urodziny mamy świnki. Tata świnka zrobił mamie śniadanie do łóżka. Wszystkiego najlepszego, mamo świnko. Peppa i George namalowali dla mamy urodzinową laurkę. Wszystkiego najlepszego! O, cudowna niespodzianka urodzinowa. Będzie ich więcej, moja droga. Ciesz się śniadaniem urodzinowym i odpoczywaj. przepyszne. Już, musimy wszystko przygotować. Tata świnka zrobił dla mamy tort urodzinowy. Musimy jeszcze zapalić świeczki. Raz, dwa... Już idę. Mama świnka skończyła jeść urodzinowe Mama śniadanie. Idzie. O nie, jeszcze nie wszystko gotowe. Kto tam?
Mama, czy mogę wejść? Nie, nie! Czy coś przede mną ukrywacie? O nie, nic się nie dzieje, ale nie możesz wejść. Jasne. Kochanie, może się zrelaksujesz i posiedzisz w pokoju. Dobry pomysł. W końcu to twoje urodziny. Dobrze, Pepo. Sama wiem, jak trafić do pokoju. Tu masz ciekawą gazetę. Dziękuję, Pepo. I jeszcze miła muzyka. Dziękuję, Pepo. Potrzebujemy tyle świeczek, ile mama ma lat. Raz, dwa, trzy. Ojej, mamy za mało świeczek. Tato, ile mamusia ma lat? Powiem ci na ucho, córeczko. Jej, to dużo. Myślę, że trzy świeczki zupełnie wystarczą. Tort urodzinowy dla mamy jest gotowy. Hurra! Me, chcę być pielęgniarką. A ja będę doktorem. A kto będzie naszym pacjentem? George! Peppa i Suzy lubią zabawę w pielęgniarkę i lekarza. George także. Peppa rozpoczęła badanie. No, George, weź głęboki wdech i kaszlnij. Twoje serce jest trochę zepsute. Nakleję plaster. Szeroko otwieramy. Suzy mierzy George'owi temperaturę. Ojej, masz temperaturę. Musisz leżeć w łóżku przez 3 lata. Tata świnka przyszedł po George'a. Ojej, co się stało George'owi? Nie martw się, tato, my się tylko bawimy. George jest naszym pacjentem. Och, rozumiem. Czy pacjent może mieć gościa? Ale tylko na chwilę. Nie można go męczyć. Ciasteczka! Tak, są dla George'a. Dzięki nim poczuję się lepiej. Przepraszam, doktorze. Możesz mi pomóc? Boli mnie brzuch. Łaskocze. Słyszę bardzo głośne burczenie. Chyba jesteś głodny, tato. Oto muszę zjeść dużo ciasteczek, żeby się lepiej poczuć. I ja. I ja. I ja. Witaj. Witaj. Peppa i George doskonale się bawią z papugą Polly. Peppa i George udają dwie papugi. Jestem papugą Polly. Peppa zastanawia się, co można powiedzieć papudze. Jestem hałaśliwą papugą. George, bawiliście się z Polly? Tak, babciu. Polly to taka słodka papuga. Tak, babciu. Jestem mądrą papugą. Jestem hałaśliwą papugą! Jestem hałaśliwą papugą! Jestem hałaśliwą papugą! Co ona mówi? Ha 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 ha.
Ten pirat miał okropny charakter pisma. Pismo pirata jest bardzo wyraźne. Nie mogę odczytać nic a nic. Pirat napisał tam: idźcie za strzałkami. Iść za strzałkami? George znalazł kolejną wskazówkę. Była w strzałkach. Patrz, pokazują kierunek. Peppa i George idą za strzałkami. Patrz, George, to klucz. Peppa znalazła kolejny element. Klucz. Brawo, Peppo. Teraz trzeba tylko odszukać skrzynię ze skarbami, którą ten klucz otwiera. Ale nie ma już więcej podpowiedzi. Może powinnaś znowu zerknąć na mapę? Spójrz, Peppo, na tej mapie są dwie jabłonki. Tu jest jabłonka. A tu jest druga jabłonka. W takim razie skarb musi być tutaj. Zobaczmy. Ojej, tu też chyba nic nie ma. Czekajcie, coś jednak jest. Jej, skarby! Mam klucz, żeby to otworzyć. Jej, to nie do wiary. Złote monety. Muszą być warte fortunę. To lepsze niż zwykłe monety. To wcale nie jest złoto. Tylko przepyszne czekoladki. Czekoladowych monet wystarczy dla nas wszystkich. Peppa i George uwielbiają takie złote monety. Wszyscy bardzo je lubią. Babciu, dziadku, to były naprawdę najciekawsze poszukiwania skarbów. George mnie znalazł. Teraz kolej taty na chowanie. Myślę, że teraz George powinien się schować. Ale George nie potrafi się chować. Jestem pewien, że tym razem będzie lepiej. Zamknij oczy i zacznij liczyć. Raz. Dwa. Trzy. Wielkie nieba. Peppa z łatwością znajdzie George'a. Pięć. George. Sześć. Podejdź. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Gotów czy nie, nadchodzę. O! George nie schował się pod stołem. Przecież on zawsze chował się pod stołem. Próbuj poszukać go na górze. Już wiem, gdzie on jest. George musi być w koszu na zabawki. O! George'a nie ma w koszyku z zabawkami. Gdzie on jest? Peppa nie może nigdzie znaleźć George'a. Tato, nie mogę nigdzie znaleźć George'a. Ojej, gdzie też on może być? Wyobraź sobie, że jest coś o naszym George'u w tej gazecie. George, mam cię. Och, George, to była świetna kryjówka. George cały czas był ukryty za gazetą taty Świnki. Dziadku, czemu motyle wyglądają jak kwiaty? Cóż, bo zdobywają pożywienie z kwiatów. Jak? Mają bardzo długie języki. Dłuższe niż mój? Och, tak. Języki motyli są o wiele dłuższe niż twój. Dzięki nim wysysają z kwiatu nektar.
O! Pepo, motyl myśli, że jesteś kwiatkiem. Nie jestem kwiatkiem. Jestem świnką Pepą. Jest taki piękny. Chciałabym być motylem. Pepa bawi się, udając motyla. Jestem motylkiem. George też chce się bawić. George, to ja jestem motylem. Baw się w coś innego. Już wiem. Możesz być okropnym robalem. Tak, tak, jestem motylem. Ojej, George nie chce być robalem. Też chce być motylem. George, kiedy jeszcze byłem małą świnką, bardzo często udawałem, że jestem robalem. Bardzo łatwo udawać robala. Zaraz ci pokażę. Najpierw powinieneś położyć się płasko na ziemi. Potem wijesz się i skręcasz. Jestem wijącym się robalem. George i dziadek świnka świetnie się bawią, udając robala. Dzisiaj Pepa z rodziną będą jeździć swoim czerwonym samochodem. A może opuścimy dach? Tak, proszę. Pepa i George uwielbiają samochód. Czy wszyscy gotowi? Gotowi, gotowi. No to w drogę. Uwielbiam nasze auto. A nasz samochód lubi nas. Prawda? Ojej, samochód dziwnie się zachowuje. Aha. Co to, tato? Niestety nie wiem. Pojedźmy do warsztatu dziadka psa. On to naprawi. Dobry pomysł, mamo świnko. Dziadek pies prowadzi warsztat. Bardzo dobrze naprawia samochody. Ojej, tato świnko, twój samochód jest uszkodzony. Możesz to naprawić, dziadku psie? Tak, ale zajmie mi to cały dzień. Och. Szkoda, chcieliśmy pojechać na wycieczkę. Spokojnie, na czas naprawy pożyczę wam ten samochód. Hurra! Dziękuję, dziadku psie. Chcecie opuścić dach? A tak, proszę. Trzeba tylko nacisnąć czerwony guzik. Jakie sprytne urządzenie. Jak wrócicie, samochód będzie już gotowy. Dziękuję, dziadku psie. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Do widzenia. Pepa i jej rodzina podziwiają samochód. Ileż tu przeróżnych przycisków. Do czego służy ten zielony guzik, tatusiu? Sprawdźmy. Magiczne szyby! Dziadku, łap! Łap! Co to? Dinosaur! Dinozaur! Dziadku, co robisz? Sadzę te nasionka. Nasionka? A co robią nasionka? Z nasionek wyrastają rośliny. Robię małą dziurkę w ziemi i wrzucam nasionko. Potem zasypuję je ziemią i podlewam. Wszystko, co widzicie w moim ogrodzie, wyrosło z takich maleńkich ziarenek. Nawet ta wielka jabłoń? O tak! Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. O! A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow! Mm-hmm.
A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku, chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak. Z tego nasionka wyrośnie mała, śliczna, zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie. Sama chcę podlać. Dobrze. Teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. Musisz być cierpliwa, Peppo. To nic poważnego. Pepa ma tylko wysypkę. Dostanę lekarstwa? Wysypka szybko zejdzie. Ale jeżeli chcesz, mogę ci przepisać jakieś lekarstwo. Tak, proszę. Ostrzegam cię, że to nie będzie smaczne. Otwórz szeroko buzię. Ojej, okropne! Moja droga, jesteś bardzo dzielną dziewczynką. Pepa musi zostać w łóżku. Zadzwonię później, żeby sprawdzić, jak się miewa. Czy ktoś może ją odwiedzać? O tak, oczywiście. Wysypka nie jest zaraźliwa. Do widzenia. Do widzenia, doktorze Niedźwiedziu. Mamo, czy mogę już wstać? Doktor Niedźwiedź kazał ci zostać w łóżku przez jakiś czas. O, ale to takie nudne. Doktor powiedział, że możesz przyjmować gości. Czy Suzy Owca może mnie odwiedzić? Suzy Owca jest najlepszą przyjaciółką Pepy. Zadzwonię do Suzy Owcy. Witam, pani Świnko. Pepa chciała porozmawiać z Suzy. Witaj, Suzy. Witaj, Pepo. Nie czuję się najlepiej. Mam czerwoną wysypkę na twarzy. Był u ciebie doktor? Tak, był doktor Niedźwiedź. Powiedział, że nie jestem zdrowa, ale za to bardzo dzielna. Naprawdę jesteś chora? Tak, tak. Wcale nie udaję. Muszę leżeć w łóżku. Doktor Niedźwiedź kazał mi wypić obrzydliwe lekarstwo. Okropnie gorzkie. Padnę na ciebie. Założę mój kostium pielęgniarki. Suzy Owca wpadła zobaczyć Pepę. Suzy ma na sobie strój pielęgniarki. Dany pies i Rebeka Królik też wpadli. Witaj, Pepo. Cześć. Pepa i George jedzą swoją ulubioną potrawę. Spaghetti. Och, okropny hałas. Skończyłam. Ach. Nareszcie chwila ciszy. O! Co to? To jest ząb. A skąd się tutaj wziął? Pepo, powinnaś przejrzeć się w lustrze. O! To mój ząb. Wypadł mi. Nie martw się, Pepo, to ząb mleczny. One powinny wypadać. Wyrośnie mi nowy, mamo? Tak, na pewno, Pepo. A to znaczy, że przyjdzie do ciebie zębowa wróżka. Zębowa wróżka? Tak, zębowa wróżka. Jeżeli dziś wieczorem położysz ząb pod poduszką, to zębowa wróżka... Zębowa wróżka weźmie ząb, a w zamian za niego zostawi ci lśniącą monetę. Kiedy dorosnę, chcę zostać zębową wróżką. A ty kim chcesz zostać, jak dorośniesz, George? Dinosaur. Dinozaurem? Szybko, George, pora spać. Czekamy na zębową wróżkę. Zanim się położycie, umyjcie zęby. Pepo, co robisz? Myję mój ząb, żeby był ładny i czysty dla zębowej wróżki. O,
Tata świnka nosi okulary. Potrzebuje okularów, żeby dobrze widzieć. Kiedy tata świnka ma na nosie okulary, wszystko wygląda dobrze. Ale kiedy tata świnka je zdejmuje, nie widzi wyraźnie. Wszystko jest rozmyte i niewyraźne. To bardzo ważne, żeby tata świnka wiedział, gdzie odłożył okulary. Czasami tata świnka gubi swoje okulary. Peppa, George, widzieliście gdzieś okulary taty świnki? Nigdzie ich nie może znaleźć. Nie, mamo. Peppa i George nie wiedzą, gdzie są okulary taty świnki. Okropne. Tata świnka nic nie widzi bez okularów i staje się okropnie nerwowy. Bez okularów tata świnka nie może przeczytać gazety. Jestem zrozpaczony. Nic nie widzę. Czy nikt z was nie widział moich okularów? Pamiętasz, gdzie je ostatnio położyłeś, tato świnko? Gdy ich nie noszę, to zawsze je wkładam do kieszeni. Ale teraz ich nie mam. Tato, pomożemy ci szukać okularów. Dobry pomysł, Peppo. Jak je znajdziecie, tata przestanie się denerwować. Nie denerwuję się. Peppa i George szukają okularów taty. Peppa zajrzała pod gazetę, ale okularów taty świnki nie znalazła. O! George sprawdził na telewizorze, ale okularów tam nie było. O! Peppa już nie chce mieć doczepianych kółek. Tato, ja już nie chcę mieć kółek. Myślisz, że sobie bez nich poradzisz? Tak. Dobrze, Peppo. Zdejmijmy je. Tata świnka odkręca dodatkowe kółka od rowerka Peppy. Jesteś pewna, że chcesz jeździć bez dodatkowych kółek? Tak. Nigdy tego nie robiłaś. Ale umiem. Tak, tak. O! To nie jest śmieszne. Jazda bez kółek nie jest łatwa. Czy pomóc ci, Peppo? O tak, tato. Dobrze. Gotowa? Do biegu. Start! Nie puszczaj mnie, tato. Spokojnie, trzymam cię. Doskonale sobie radzisz, Peppo. Trzymaj, tato. Pedałuj dalej. Peppa jedzie bez dodatkowych kółek. Już sama sobie doskonale radzisz. Serio? Bardzo dobrze ci idzie. Umiem? Umiem jeździć. Widzicie? Widzicie? Sama umiem jeździć na rowerze. Dany, Suzy, Rebeko. O, nie potrzebuję już dodatkowych kółek. Widzicie? Hurra! Ścigajmy się do dyni. Peppo, uważaj, moja dynia. Ach, jestem pierwsza. Peppa nie patrzy, gdzie jedzie. Wow! Wielkie nieba. Peppa zmiażdżyła dynię taty świnki. Przepraszam, tatusiu, rozbiłam dynię. Nieważna dynia. Dobrze, że nic ci się nie stało. Peppa świetnie się bawił, dając mamę świnkę. Ale George zaczyna się nudzić. Wybacz, tato świnko. Prawie skończyłam. O, skończone. Chodź, tato świnko. Czas, żebyś ty popracował. Do widzenia, mamo i tato świnko. Do widzenia. Tata świnka kopie w ogródku. Witaj, Peppo. Cześć, George. Nie jestem Peppą. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Tata przyszedł trochę popracować. To bardzo miło, tato świnko. Uważaj, bo to bardzo głęboka dziura.
Mam nadzieję, że nie kopiesz w swoim najlepszym ubraniu, tato świnko. Ja też bym chciała tak chrumknąć. Przyniosłam lody. Lody! Pepo, George, przed jedzeniem musicie zdjąć te brudne ubrania. Jestem mamą świnką, a to tata świnka. Na pewno? Tak. Tak. To gdzie jest Pepa i George? Nie wiemy. To wielka szkoda, bo mam tu ich ulubione lody. Ale skoro ich nie ma... Ja, jesteśmy! Pepo, George'u, tu jesteście. Tak, mamo. My tylko udawaliśmy ciebie i tatę. O, naprawdę nas nabraliście. Thank you.